Dzień dobry, witamy Państwa na 20. kolejce trzeciej ligi grupy pierwszej, gdzie finisz parkiet, właściwie już KS Drwęca, Nowe Miasto Lubawskie podejmuje Polonię Warszawa. Na razie wynik 0-0. My przeprowadzimy tę transmisję drogą audio, tak jak za starych dobrych czasów. Postaramy się Państwu przybliżyć, co się na boisku dzieje. Dotarliśmy do Nowego Miasta Lubawskiego, ale tak naprawdę jesteśmy w Kurzętnikach, tutaj lokalnej miejscowości obok Drwęcy. Tutaj miejscowa Drwęca rozgrywa swoje mecze w zastępstwie, ponieważ ich regularny stadion jest obecnie w remoncie. Pierwsze minuty upłynęły nam tutaj pod znakiem raczej badania się rywali, nie było groźniejszych sytuacji. Teraz przy piłce Polonia. Odzyskujemy piłkę pod polem karnym Drwęcy, ale już na własnej połowie rozgrywamy teraz piłkę. Ze mną dzisiaj również drugi komentator, Szymon Przedpełski. Szymon, dzień dobry. Witam Państwa serdecznie. Póki co jestem operatorem kamery, więc w pierwszej połowie relacjonował będzie w większości Błażej. Tak jest, musieliśmy tutaj podzielić troszkę rolę, bo trzeba i jednocześnie nagrać mecz, ale również chcemy go dla Państwa zrelacjonować, także taki będziemy mieli tutaj podział. Obecnie my odzyskujemy piłkę i rozgrywamy ją na własnej połowie boiska. Jeżeli chodzi o zmiany w składzie, no to tutaj w środkowej strefie boiska Marcin Kluska do spółki z Bartkiem Wiśniewskim dzisiaj na środku pomocy, natomiast w obronie duet Szabat i Choroś. Po lewej stronie na naszej obronie biega dzisiaj Grzegorz Wojtyga, zawodnik meczu wybrany przez naszych kibiców na naszym profilu na Facebooku. Serdecznie zachęcamy przy okazji właśnie do śledzenia naszego profilu na Facebooku, ale również i subskrypcji naszego kanału na YouTubie. Ale nie chcę Państwa trzymać w niepewności, bo Państwo na razie jeszcze nie widzą, co się dzieje, także skupię się może na meczu. Jesteśmy w środkowej strefie boiska i nasza środkowa dwójka pomocników rozgrywa piłkę Kluska z Wiśniewskim. Teraz piłka wraca na naszą połowę i będziemy budowali akcję od początku. Przemysław Szabat z Danielem Chorosiem. Teraz Marcin Kluska. Podanie do Mariusza Marczaka. Powoli przesuwamy się pod pole karne Drwęcy. Jesteśmy po lewej stronie. Cezary Sałczek, również bardzo pozytywna postać poprzedniego spotkania. Cezary Sałczek ma piłkę na prawej nodze. Próbował oddać strzał, ale został w ostatniej chwili zablokowany. Ale dalej to my utrzymujemy się przy piłce. Daniel Choroś. Do Przemysława Szabata. Cały czas jesteśmy na własnej połowie i po raz kolejny będziemy próbowali podejść Drwęce. Kluska. Do lewej strony Grzegorz Wojdyga. Odgrywa jednak do tyłu do Daniela Chorosia. Na razie nie mamy jeszcze pomysłu za bardzo, jak rozpocząć tę akcję. Przemysław Szabat. Szabat do prawej strony. Tutaj jest Marcin Bochenek. Mateusz Małek. Próbował zagrania prostopodłego do Mariusza Marczaka, ale ta piłka nie dotarła. Piłkę odzyskujemy, ale musimy dalej budować atak pozycyjny. Daniel Choroś teraz przy piłce, długie zagranie. Do lewej strony tutaj jest Cezary Sałczek, ale zdjął mu tam piłkę z głowy jeden z obrońców Drwęcy. Mamy piłkę po lewej stronie boiska. Grzegorz Wojtyga. No już tam powoli przesunęliśmy się w miarę blisko pola karnego. Ale teraz wycofanie i Marcin Kluska przerzuca piłkę na prawą stronę do Marcina Bochenka. Dalej my utrzymujemy się przy piłce tutaj na razie na własnej połowie. Próbujemy rozegrać się spokojnie. Na razie klub z Drwęcy troszkę przyczajony czeka na przechwycenie piłki. A na razie poloniści w rozegraniu. Daniel Choroś. Próbował. Szukają tutaj tymi podaniami Mariusza Marczaka nasi zawodnicy, ale na razie nasz rozgrywający do piłki nie dopadł. I z lewej strony z autu na środku boiska Grzegorz Wojdyga. Przemysław Szabat. Marcin Bochenek. Próbujemy prawą stroną się teraz przedrzeć, ale wycofanie do środka. I tutaj Marcin Kluska teraz będzie rozgrywał piłkę.
przesunięcie do lewej strony. Daniel Choroś. Teraz próba głębokiego rzucenia piłki w pole karne, ale nie dopadł tam żaden zawodnik z naszej drużyny do piłki. Kluska. I znów piłka na naszej połowie dzisiaj w bramce Jana Balewejder, tak samo jak w poprzednim spotkaniu z Ursusem. Solidna postawa Janka pozwoliła mu utrzymać tę pozycję numer jeden w bramce i to on dziś od pierwszych minut w tym spotkaniu z Drwęcą. Teraz Marcin Kluska, jesteśmy w środkowej strefie boiska. Małek próbował puścić prawą stroną Marcina Bochenka, ale nie udało się. Kluska, przerzut na lewą stronę, tutaj niezwykle aktywny Grzegorz Wojdyga przyjmuje piłkę, ale tam mocno naciskają obrońcy Drwęcy. Wojdyga, wycofanie piłki do Bartka Wiśniewskiego, a ten faulowany, będziemy mieli stały fragment gry, mniej więcej na 20, może 5 metrze piłkę będziemy mogli ustawić w miarę na wprost w bramki, trochę po lewej stronie. Prawdopodobnie to Mariusz Marczak, to jego pozycja, będzie próbował albo dośrodkowywać, albo uderzać piłkę, no ale to już jest naprawdę, może się z tego stworzyć ciekawa sytuacja. Tak jak przewidywaliśmy, zarówno Marcin Kluska, jak i Mariusz Marczak przy piłce, ale to pewnie ten drugi będzie decydował się na uderzenie. Jeszcze tam sędzia ustawia zawodników w polu karnym. Wiadomo, jak to zawsze w takich sytuacjach jest lekkie zamieszanie. Gwizdek arbitra, Marczak na pole karne. Daniel Choroś skacze do piłki, uderzenie głową, ale mija piłka bramkę, prawy słupek bramki minimalnie. Była pierwsza groźna sytuacja dla Polonii. Tak jak wspominałem, dośrodkowanie Mariusza Marczaka. Piłka spada na głowę Daniela Chorosia i już mieliśmy groźną sytuację tutaj na boisku w Kurzętnikach. Od bramki będzie wznawiała Drwęca. Długie wybicie piłki, ale ta spada na głowę Bartka Wiśniewskiego. Wiśniewski do lewej strony, ale tam gdzieś tam połapali się w tym wszystkim piłkarze Drwęcy i teraz to oni będą mieli okazję stworzyć sobie sytuację. Piłka po lewej stronie boiska, Drwęca naciera. Ale udało się chwilowo piłkę przechwycić. Dalej Drwęca w natarciu. Stara się tam uzyskać piłkę Marcin Kluska i odgwizdane przewinienie przez arbitra. No teraz z kolei w drugą stronę mamy bardzo groźną pozycję. Ta piłka jest zdecydowanie bliżej bramki niż we wcześniejszej sytuacji, gdzie Mariusz Marczak dośrodkowywał piłkę na głowę Chorosia. Mieliśmy pierwszą groźną sytuację dla Polonii. Teraz może być pierwsza groźna sytuacja dla gospodarzy. Ustawiają piłkę piłkarze Drwęcy. Może być naprawdę groźna sytuacja. Ale zobaczymy. Piłka, tak jak wspominałem, mniej więcej na 20 metrze stały fragment gry. Już tam Janek Balawajder ustawił mur, który jeszcze dodatkowo powiększyli oczywiście objętość piłkarze Drwęcy. Uderzenie na bramkę. Janek Balawajder nie musiał tym razem interweniować, bo piłka minęła poprzeczkę bramki Polonii. Ostatecznie jest to strzał niecelny i będziemy wznawiali od 5 metra. Marcin Kluska teraz w środkowej strefie boiska. Rozprowadzamy piłkę do lewej strony Grzegorz Wojdyga. Ale piłka opuszcza po lewej stronie boczną stronę boiska i to gospodarze będą uznawiali z autu. Dzisiaj na pewno trzeba uważać na najskuteczniejszego strzelca w obecnej drużynie Drwęcy, Grzegorza Domżalskiego. To jest zawodnik z numerem 7. Teraz może o tym zaraz, bo teraz przejęcie Polonii w środkowej strefie boiska.
Małek do prawej strony Bochenek, ale jest wycofanie akcji. Nie nabrała ona w tej początkowej fazie odpowiedniego tempa i teraz będziemy starali się wrzucić piłkę długim zagraniem w pole karne. Próbował Marcin Kluska, ale ta ostatecznie znajduje się w rękach bramkarza, gospodarzy Daniela Niźnika. To właśnie Daniel wykopuje teraz piłkę daleko pod pole karne Janka Balewejdera. Teraz walczy Szabat. Udało się piłkę przejąć. Właśnie Grzegorz Domżalski, wspomniany przeze mnie, dośrodkowuje w pole karne. Teraz jest przejęcie piłki przez Konicza i odgwizdane przewinienie albo pozycja spalona w wykonaniu piłkarzy Drwęcy. I to my będziemy, a zagranie ręką, i będziemy wznawiali od własnego pola karnego. Janek Balewejder ustawił piłkę, stały fragment z naszego pola karnego, powoli wygania naszych zawodników, żeby podeszli dalej. Zobaczymy, czy wybije piłkę daleko, czy zdecyduje się na zagranie krótkie. Teraz groźnie przesuwa się Drwęca pod nasze pole karne. Udało się skasować tę akcję po prawej stronie. Dobrze interweniował Szabat do spółki z Małkiem, ale to jeszcze dalej jest Drwęca przy piłce. Patryk Kryger prawą stroną próbował się przedrzeć lewy obrońca Drwęcy. Właśnie wspólnie z Grzegorzem Domżalskim, ale piłkę, akcję przerwali piłkarze Polonii. Teraz z lewej strony z autu właśnie Patryk Kryger. Wyrzucenie piłki, groźna sytuacja, ale niecelny strzał piłkarza Drwęcy i będzie wznawiał piłkę Janek Balewajder z 5 metra. Właśnie Janek Balewejder ustawił piłkę na 5 metrze, już wykopuje piłkę daleko do środkowej strefy boiska. Teraz Małek przejął ją na prawym skrzydle i odgwizdane przewinienie zawodnika Drwęcy, w związku z czym to poloniści będą wznawiali gdzieś tam na środku boiska po jego prawej stronie, przy jego prawej krawędzi. Bartek Wiśniewski, krótkie rozegranie z Mariuszem Marczakiem, już piłka w grze. Marczak zamarkował uderzenie, przechodzi na lewą nogę, Marczak dośrodkowanie w pole karne, przewracany tam w polu karnym Krystian Pieczara, ale nie reaguje arbiter i to Daniel Niźnik wznawia teraz akcję Drwęcy, długie, szybkie zagranie do prawej strony, ale dobrze połapał się w tym wszystkim Grzegorz Wojdyga, Marczak prostopadła piłka do Grześka Wojdygi, jesteśmy w polu karnym, Wojdyga wykłada piłkę Wiśniewskiemu, Wiśniewski poprzeczka, coś nieprawdopodobnego, ależ było blisko, Bartosz Wiśniewski znalazł się w polu karnym Drwęcy, oddał strzał i piłka musnęła poprzeczkę bramki Niźnika, no ależ było groźnie, ależ było blisko, żeby odbiąć prowadzenie w tym spotkaniu, ale to gospodarze będą wznawiali z 5 metra. Piłka wraca na pole karne Drwęcy, ale jest dalekie wybicie. W środkowej strefie boiska teraz toczy się walka. Drwęca przejmuje piłkę. Wraca piłka do bramkarza Drwęcy. Ten wybije ją do środka i przedłużenie w środkowej strefie boiska Arkadiusza Konicza. Próbował tę piłkę przedłużyć napastnik Drwęcy, ale nie udało mu się tego zrobić skutecznie. Niestety dalej Drwęca tutaj stara się przechwycić piłkę, ale tutaj faulowany Bartek Wiśniewski, autor na razie najgroźniejszego strzału w tym spotkaniu. Przypominamy, że piłka otarła już poprzeczkę gospodarzy. Teraz właśnie wspomniany Wiśniewski przy piłce, jesteśmy w środku boiska. Daniel Choroś. Przesuwamy się, zdobywamy kolejne metry, prostopadłe zagranie do Sałczka, Sałczek na pole karne, Małek oddaniem oddał głową strzał, Mateusz Małek złapał się tam za głowę, no wygląda to na bardzo niebezpieczną sytuację, bo chyba zderzyli się tam głowami zawodnicy, właśnie Mateusz Małek z zawodnikiem Drwęcy, leży teraz Mateusz Małek, no oddał celny strzał nasz skrzydłowy, ale teraz za to bardzo ucierpiał i opatrywany teraz w polu karnym Drwęcy. Miałem nadzieję, że wszystko w porządku, chociaż to naprawdę groźnie to wyglądało.
Złapał się od razu po tym strzale gdzieś tam w okolicach nosa Mateusz Małek, ale widzę, że podniósł się teraz i będzie kontynuował walkę. Musi oczywiście na chwilę opuścić boisko, więc mamy chwilową przerwę w grze. Boisko na pewno nie jest przygotowane w idealny sposób, natomiast no, jest mimo wszystko takie samo dla obu stron i dzisiaj te punkty i tę, że tak powiem, wyższość nad rywalem trzeba będzie udowodnić na boisku. Nikt za darmo na pewno tutaj punktów dzisiaj nie dostanie. Widać walkę od tych początkowych minut, no, w tych takich, można powiedzieć, groźnych sytuacjach na razie przeważamy w statystykach my. Natomiast no, Drwęca nie odpuszcza, widać, że ma pomysł, aby w jakiś sposób kontrować od czasu do czasu Polonię, więc trzeba na pewno na tę akcję uważać. Teraz właśnie Drwęca w natarciu, ale niedokładnie przyjmował piłkę zawodnik Drwęcy. Jest przebicie piłki i to właśnie Drwęca teraz w natarciu, ale świetnie wyjaśnił to Daniel Choroś w środkowej strefie boiska. Jest teraz okazja, więcej zawodników Polonii podłącza się do tej akcji. Marczak do lewej strony, Sałczek, obiega tam Wojdyga. Właśnie, przepraszam, Bartek Wiśniewski obiegał teraz właśnie za Zarego Sałczka. Wycofanie, Marczak przed polem karnym, uderzenie w pole karne i co? Jest reakcja arbitra, jest rzut karny dla Polonii Warszawa. Daniel Choroś, faulowany w polu karnym, podłączył się do tej akcji nasz środkowy obrońca i teraz będziemy mieli okazję do objęcia prowadzenia w tym spotkaniu. Prawdopodobnie Krystian Pieczara będzie tym, który będzie wykonywał tą jedenastkę i to on teraz wziął piłkę. Tak jest, mamy potwierdzenie. Krystian Pieczara z numerem 10, wykonawcą rzutu karnego. Zostawił już piłkę na 11 metrze Krystian. Czy zdobędzie już drugą bramkę w drugim swoim spotkaniu w Polonii po przybyciu do Polonii? Zmaga się doping tutaj ze strony kibiców Drwęcy, ale zobaczymy, kto wytrzyma tę wojnę nerwów. Krystian Pieczara kontra Niźnik. Jeszcze nie ma gwizdka arbitra, za chwilę będzie ruszał Krystian Pieczara do tej piłki. Jest gwizdek arbitra. Wziął oddech Krystian Pieczara i rusza. Krystian Pieczara, jest gol, jest 1 do 0 dla Polonii. Dobre wykonanie tego stałego fragmentu gry przez Krystiana Pieczarę. W lewy górny róg bramki zdecydował się uderzyć Krystian. I jest 1 do 0. Dobrze, zaczyna się dla nas to nasze spotkanie. Staraliśmy się konsekwentnie przesuwać na pole karne rywala. W końcu dopięliśmy swego, ale tu jeszcze nic nie jest rozstrzygnięte, tu jeszcze wszystko może się wydarzyć. Motywują się teraz tutaj nasi zawodnicy i ruszają teraz do ataku piłkarze Drwęcy. Oni rozpoczęli od środka boiska, a my przypominamy strzelcem bramki z numerem 10 Krystian Pieczara i na tablicy wyników 1 do 0 dla Polonii. Teraz wybija piłkę na aut Mateusz Małek. Drwęca w środkowej strefie boiska wznawia z autu. Konkretnie Patryk Kryger. Patryk Kryger wyrzut piłki, ale nie doskoczył do niej napastnik Drwęcy i to my jesteśmy przy piłce po prawej stronie. Małek przedłużył do Marczaka. Uspokoiliśmy teraz grę, musimy chwilę piłkę podtrzymać, nacieszyć się tym prowadzeniem i zdobyć trochę więcej pewności. Bo Drwęca, choć nie na własnym stadionie, to mimo wszystko gra u siebie przed własną publicznością i będzie starała się losy meczu odwrócić, ale tymczasem to my jesteśmy w kolejnej akcji, w natarciu na bramkę. Sałczek w pole karne, niezwykle aktywny Cezary Sałczek, również i w tym meczu naprawdę tą lewą stroną próbują się przesuwać na różne sposoby. Zarówno właśnie Grzesiek Wojdyga, jak i Cezary Sałczek bardzo tam szaleją. Niezwykle aktywny również Bartek Wiśniewski w środkowej strefie. Stara się rozbijać te akcje. No ale to teraz Drwęca wznawia ze stałego fragmentu gry na własnej połowie. Niźnik, bramkarz Drwęcy, ustawił piłkę. Już będzie teraz wznawiał dalekim wybiciem. Pod pole karne Janka Belwejdera bita ta piłka. Najwyżej wyskoczył Daniel Choroś, ale zdaniem arbitra faulował gracza Drwęcy. Będziemy mieli stały fragment gry
w groźnym miejscu. Już ustawiona piłka, no teraz troszkę dalej, myślę, że 25, może nawet 30 metr, ale to wciąż jest groźna odległość, gdy do piłki dochodzi Grzegorz Domżalski, no to jest zawodnik, który też odpowiedzialny jest za rozgrywanie, niczym nasz numer 7, czyli Mariusz Marczak, to jest zawodnik, który strzela dużo bramek, asystuje i bardzo dobrze wykonuje te fragmenty gry. On teraz ruszył właśnie do piłki, kapitan Drwęcy, na pole karne dośrodkowanie, świetnie interweniował Daniel Choroś, ale jeszcze nie zażegnaliśmy niebezpieczeństwa. Dośrodkowanie w pole karne i świetnie teraz w obronie Cezary Sałczek, jeszcze kluska, ale tam trzeba uważać, żeby nie popełnić błędu. Małek, udało się piłkę odzyskać i faulowany Mateusz Małek, starali się go za wszelką cenę powstrzymać. Piłkarze Drwęcy, nie udało im się tego zrobić skutecznie. Przemysław Szabat wznawia na naszej połowie. Do Daniela Chorosia. Choroś do Bartka Wiśniewskiego, który widać, że troszkę z przyzwyczajenia, a może takie jest założenie taktyczne, schodzi na tę lewą stronę i stara się tam wzmocnić to lewe skrzydło, które i tak, tak jak wspominałem, bardzo, bardzo aktywnie stara się atakować bramkę Drwęcy. Teraz Daniel Choroś, jesteśmy na naszej połowie boiska. Marczak. Cały czas przy lewej krawędzi boiska, gdzieś na środku toczy się walka, ale my tutaj staramy się umiejętnie piłkę rozegrać, byle póki my utrzymujemy się przy piłce, wszystko staramy się mieć pod kontrolą. Szabat teraz stara się dynamicznie wejść w prawą stronę boiska, Przemek Szabat do Marcina Bochenka, Bochenek na prawej nocy, piłka, dośrodkowanie w pole karne, czy któryś tam z naszych zawodników doskoczy do piłki? Nie, nie udało się, przejmują piłkarze Drwęcy, już momentalnie szybkie wznowienie, długie zagranie. I to piłkarze Drwęcy będą mieli wyrzut z autu na naszej połowie. Właśnie Arkadiusz Konicz już tam stara się, napastnik Drwęcy, znaleźć sobie pozycję, pokazać się do tego wyrzutu z autu. Właśnie Konicz w starciu z Kluską, wygrał je zawodnik Drwęcy i zobaczymy, jaka teraz będzie reakcja naszych zawodników. Dalej Drwęca przy prawej krawędzi boiska stara się przeprowadzić akcję, ale odgwizdana ostatecznie piłka dla Polonii. Grzegorz Wojdyga z lewej strony boiska. Będzie wznawiał Grzesiek z autu. I dalej Polonia przy piłce. Pół godziny gry za nami. Po bramce Krystiana Pieczary Polonia Warszawa prowadzi 1-0 z tutejszą Drwęcą. Nowe Miasto Lubawskie. Bochenek. Rozgrywamy piłkę na własnej połowie. Daniel Choroś. Marcin Kluska. Prawą stroną Szabat starał się tutaj ruszyć. Słyszymy, przynajmniej ja słyszę tutaj krzyki Bartka Wiśniewskiego tam z środkowej strefy, żeby szybciej starać się tę piłkę rozgrywać i zaskoczyć rywala. Teraz szybko właśnie z pierwszej piłki wymieniliśmy piłkę Wojdyga do Marczaka. Marczak w polu karnym. Marczak, uderzenie, jest gol! Jest bramka! Krystian Pieczara, drugie trafienie. No coś nieprawdopodobnego. Krystiana szuka piłka w polu karnym. Mamy 2-0, ale znów świetnie tam lewą stroną Grzegorz Wojdyga do spółki z Bartkiem Wiśniewskim. No nieprawdopodobnie to lewe skrzydło się przemieszcza już po 30 minutach spotkania. Mamy 2-0. No naprawdę wynik, marzenie, wszystko się to bardzo dobrze układa. Krystian Pieczara, 3 bramki, 2 spotkania, nieprawdopodobny bilans tego zawodnika. No już zdecydowanie przesunął się z przodu w klasyfikacji strzelców. U nas najskuteczniejszym
zawodnikiem Marczak z 6 trafieniami. Przed meczem z Ursusem rozmawialiśmy, że o, fajnie, gdyby Krystian szybko dogonił Mariusza. No i to już się właściwie dzieje. Już 3 bramki na jego koncie i w tym meczu z Drwęcą, jakże niezwykle ważne 2, bo po pół godziny gry mamy 2-0. Ważne było to, żeby sobie ten mecz właśnie ustawić pod siebie, zdobyć bramki i już spokojnie teraz kontynuować grę. Na pewno na razie wyglądamy piłkarsko zdecydowanie lepiej od Drwęcy i to nam się podoba. Taką Polonię chcemy oglądać. Kluska, ależ tam miał dobry pomysł Marcin, żeby przerzucić piłkę na lewą stronę, na tą słynną lewą stronę. Teraz Wojtyga do Kluski, ale ten nie opanował piłki w polu karnym. Jest długie wbicie, Bochenek tam bardzo efektownie wyskoczył do tej piłki. Widać, że nasi zawodnicy skupieni, skoncentrowani, starają się dalej trzymać piłkę pod kontrolą, starają się cały mecz mieć pod kontrolą. I oni wywalczają właśnie, nasi gracze. Stały fragment gry. Będziemy mieli rzut rożny z lewego narożnika boiska. Będzie wznawiał, z tego co widzę, Marcin Kluska. Krótkie rozegranie z Marczakiem. Marczak. No ale niedokładne było rozegranie Marczaka i tracimy piłkę. Z autu będzie wznawiała Drwęca. Już piłkę mają zawodnicy Drwęcy. Będą wykonywali aut. Jest wyrzut do środkowej strefy boiska. Sałczek skakał tam w pojedynku. No widać, że też nieźle wygląda Sałczek, jeżeli chodzi o destrukcję. Stara się odbierać z piłki, pracować w defensywie. No to jest coś, czego na pewno w początkowych swoich fazach rozwoju jeszcze tego elementu brakowało. Teraz już zaczyna wyglądać to naprawdę nieźle. Szabat. Jesteśmy na naszej połowie boiska. I Szabat rozgrywa do środka z Marcinem Kluską. Kluska. Wojdyga. Sałczek do Marcina Kluski. Przypominamy Państwu, tym, którzy dopiero może teraz dołączyli do naszej relacji, że Polonia Warszawa prowadzi z Drwęcą 2-0 po 2 trafieniach Krystiana Pieczary. Pierwsze trafienie z rzutu karnego, drugie wykończenie akcji i skierowanie piłki praktycznie już do pustej bramki. Składna akcja po lewej stronie Polonii dała nam tę drugą bramkę. 35 minut za nami, a ponownie w natarciu Polonia. Wojdyga. Ale piłka opuściła ostatecznie boczną linię boiska i z autu będzie wznawiała Drwęca. Teraz niedokładne wybicie piłkarzy Drwęcy. No tak trochę widać, że pod presją zawodnicy Drwęcy też nie mogą się do końca skupić. Niedokładne wybicie piłki. I znów będziemy mieli okazję z rzutu rożnego. Kluska widzę desygnowany do bicia tych stałych fragmentów gry. Z lewej strony nie Mariusz Marczak. No jest jakieś tam nowe rozwiązanie, wydaje mi się, Krzysztofa Chrobaka, bo przeważnie to Mariusza Marczaka widzieliśmy w narożniku boiska, który wykonywał te stałe fragmenty gry. Teraz inteligentnie Kluska stara się ukraść troszkę sekund. Na pewno ważny moment spotkania, żeby do szatni zejść z korzystnym rezultatem. Kluska na pole karne, rzucił się tam Bartek Wiśniewski, ale ostatecznie piłka, reaguje arbiter, opuściła końcową linię i znów będziemy mieli okazję zagrozić bramce Niźnika z rzutu rożnego. Już ustawia piłkę Kluska, jeszcze tam przerwa w grze, bo leży na murawie jeden z zawodników Drwęcy. Kluska, już wydaje się, że wszystko w porządku. Zawodnikiem numer 4, Bartoszem Zakrzewskim. Już stał obrońca Drwęcy. Już jest gwizdek, sygnał do wznowienia gry. Wiśniewski na pole karne. Wiśniewski starał się piłkę przedłużyć, a już tam pazerny na bramki Krystian Pieczara starał się znaleźć sobie sytuację i do kolejnego zagrożenia bramki. Teraz przerwa w grze, bo Bartek Wiśniewski ucierpiał tam w starciu w polu karnym i teraz się powoli podnosi, natomiast na razie, tak jak wspominałem, obraz gry po tych blisko już 40 minutach, dokładnie 37 na zegarze, wygląda następująco. Wynik 2-0 dla Polonii Warszawa. Na razie solidnie nasi zawodnicy starają się pracować w defensywie, rozbijać te ataki Drwęcy. Zakrzewski. Teraz środkiem próbowała Drwęca takimi z pierwszej piłki rozegraniem, natomiast to się nie udało. Dalej to my utrzymujemy się przy piłce. Świetnie, Daniel Choroś.
Wycofanie do Balwejdera. Balwejder do Szabata i Marcin Bochenek. No, tutaj muszę powiedzieć, że piłką, którą gramy dzisiaj na boisku, jest ta z edycji Champions League. Może do tego poziomu minimalnie brakuje, naprawdę niewiele, ale dzisiaj poziom światowy, klasy światowej, jeżeli chodzi o naszych zawodników, każdy wie, co ma robić. Świetnie skoncentrowani są nasi zawodnicy i potwierdzają to prowadzeniem 2-0 z tutejszą drwęcą. Małek Wiśniewski z pierwszej piłki do Marcina Bochenka do prawej strony. Cały czas przy piłce Bochenek świetnie przedłużył do Pieczary. Pieczara przyjmuje w polu karnym. Pieczara, dribbling teraz po prawej stronie boiska. Pieczara na tej swojej pozycji prawoskrzydłowego, dośrodkowanie w polu karnym. Marczak, kto to przedłuży? Ależ tam był, zakotował się w polu karnym. Był blisko Cezary Sałczek. No widać, że nasi zawodnicy są pazerni. Nie wystarczy im te 2-0. Starają się jeszcze bardziej naciskać rywala, ale w sposób umiejętny, żeby nie za bardzo się też odsłonić. Zobaczymy, jaki pomysł znajdzie na taką sytuację Drwęca. Przy piłce niedawno Mateusz z Drwęcy występuje dzisiaj z numerem 26 Mateusz Kaczmarek, a więc zawodnik, który ma przeszłość Polonijną. W zeszłym sezonie był w naszej drużynie, ale to właściwie tyle, co można o nim powiedzieć, ponieważ nie zagrał ani jednej minuty w pierwszym zespole. Zrezygnowano z usług właśnie Kaczmarka, który opuścił Polonię i przeniósł się właśnie do Drwęcy. Choroś do Szabata. Jesteśmy na naszej połowie boiska. Szabat do Chorosia. Tutaj dzisiaj ta dwójka stoperów, która już nie pierwszy raz gra ze sobą, chociaż tak jak wiemy, no ta, można powiedzieć, żelazna dwójka, czyli Daniel Choroś i Rafał Zembrowski, jest, wydaje się być raczej nie do ruszenia. Dzisiaj mieliśmy informację, że Rafał nabawił się drobnego urazu na treningu i niestety dzisiaj nie mógł wystąpić. Serdecznie Rafała z tego miejsca pozdrawiamy i życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. Przemysław Szabat. Szabat, przesuwamy się prawą stroną boiska. Szabat, Marczak, no starali się rozegrać tutaj z pierwszej piłki nasi zawodnicy, to się nie udało, ale dalej mamy rzut z autu, szybko piłkę wziął Marczak. Wiśniewski do Marcina Kluski. Kluska przerzuca piłkę do Chorosia, no widać, że piłkarze Drwęcy też starają się, nie starają się nosić jakiegoś potężnego pressingu, także staramy się to z tego korzystać i rozgrywać piłkę w środkowej strefie boiska. Bartek Wiśniewski gdzieś tam podszedł teraz pomóc w rozegraniu, bo Marczak tutaj tym razem przesuwa się bliżej pola karnego jako ten podwieszony pomocnik, niczym dziesiątka. Teraz Daniel Niźnik wybija piłkę, bramkarz Drwęcy, i teraz pojedynek Szabata z napastnikiem Drwęcy Arkadiuszem Koniczem. Przybili sobie piątkę obaj zawodnicy, to była męska walka, z której zwycięsko wyszedł piłkarz Drwęcy, ale piłka opuściła bocznią linię boiska. I Grzegorz Domżalski z autu po lewej stronie boiska, ale jesteśmy już na wysokości naszego pola karnego. To mogą być naprawdę ważne momenty tej pierwszej połowy, 41 minuta spotkania i z autu wznawia ostatecznie Patryk Czarnota. Będzie to daleki wyrzut z autu. Czarnota w pole karne. Gęsto tam się zrobiło, ale piłkę wybili nasi zawodnicy. Ostatecznie widzę tutaj Małek, nasz zawodnik, nasz skrzydłowy Mateusz Małek nabił jednego z zawodników Drwęcy i będziemy wznawiali z autu na wysokości pola karnego Janka Balwajdera. Cały czas jesteśmy na naszej połowie. Odważniej została teraz Drwęca właśnie na naszej połowie, żeby starać się odzyskać piłkę, ale my tutaj umiejętnie, bez paniki, staramy się rozegrać we własnym polu karnym. Balwajder teraz długie wybicie do Marcina Bochenka. Bochenek, ale wyprzedził go tam zawodnik Drwęcy i robi się groźna sytuacja. Ale bardzo dobrze zasekurował Bartek Wiśniewski, który, no umówmy się, zawsze jest wszędzie na boisku, choć dzisiaj z zadaniami nieco bardziej defensywnymi, nie jest takim typowym skrzydłowym w tym spotkaniu, raczej ustawiony gdzieś tam w środkowej strefie boiska, ale wciąż nie zabiera mu to tutaj tytułu zawodnika, który stara się być wszędzie, stara się odzyskać każdą piłkę.
Teraz niedokładne dośrodkowanie piłkarzy Drwęcej, to my wznawiamy piłkę. Zagapił się Marcin Kluska, ależ groźna sytuacja. Jest uderzenie w polu karnym, ależ to była groźna okazja. No, błąd Marcina Kluski, który niestety nie zorientował się, że za nim czyhał zawodnik Drwęcy i groźne uderzenie właśnie Grzegorza Domżalskiego, kapitana Drwęcy. Była to naprawdę groźna sytuacja. Jeszcze zblokowali to uderzenie w polu karnym nasi zawodnicy, ale ta piłka już niebezpiecznie zmierzała w naszą bramkę. Nie miałby w ogóle nic do powiedzenia Janek Balawejder, bo to była bardzo bliska odległość. Dalej goście mają sytuację, no fajnie byłoby, nie ukrywam, taki korzystny rezultat utrzymać w tej pierwszej połowie. Dośrodkowanie na pole karne, dobrze tam Cezary Sałczak w defensywie, Pieczaran, czy uda się tę piłkę przejąć? Tak jest, mamy piłkę i szybkie wznowienie, stara próba, teraz daleko wyszedł bramkarz Drwęcy niemalże do połowy boiska i skasował tę kontrę, bo zapowiadało się naprawdę groźnie. Wracając właśnie do sytuacji Drwęcy, no to właściwie taki pierwszy moment zagapienia. Pamiętamy mecz z Ursusem, relacjonowaliśmy go dla Państwa. Tam również ta jedna stracona bramka bardziej wynikała z zagapienia, czy z jakiegoś tam zapatrzenia się chwilowego, braku koncentracji. I tutaj mało brakowało, byłoby podobnie, natomiast wynik bez zmian. Dalej na tablicy wyników 0 do 2 prowadzi Polonia. Choroś rozgrywa piłkę do Przemysława Szabata. No myślę, że będziemy starali się coraz bezpieczniej utrzymywać tę piłkę i dograć tę pierwszą połowę do końca. Nie było jakichś bardzo długich przerw w grze. Jestem ciekawy, ile zdecyduje się doliczyć arbiter do tej już zbliżającej się do końca pierwszej połowy, ale zanim koniec tej pierwszej połowy, jeszcze czeka nas kilka minut emocji. Bartek Wiśniewski, bardzo fajne, miękkie zagranie na pole karne. Małek, jesteśmy już w polu karnym Drwęcy. Małek starał się odwrócić, znaleźć sobie miejsce do oddania strzału, ale to się nie udało. Ale dalej umiejętnie utrzymujemy się przy piłce. Bartek Wiśniewski teraz z lewej strony. Małek z pierwszej piłki, ładna wymiana z Cezarym Sałczkiem. Małek znowu wraca piłka do Małka. No naprawdę, przynajmniej momentami brakuje skuteczności, ale bardzo potrafi efektownie wyglądać taka wymiana piłek w wykonaniu naszych zawodników. Staramy się zaskoczyć rywala we wszelki możliwy sposób. Teraz będzie rzut z autu Grzegorz Wojdyga, ale jesteśmy już cały czas na wysokości pola karnego Drwęcy. Wiśniewski, czy jeszcze zdołamy zagrozić bramce Niźnika? Jest wybicie Drwęcy, ale niedokładne. No, myślę, że możemy odważnie założyć, że ta pierwsza połowa ewidentnie pod naszą kontrolą, poza jednym jakimś tam momentem braku koncentracji, to wszystko toczy się pod nasze dyktando. Dwie bramki są tego absolutnie potwierdzeniem. Zasłużony wynik na razie na tablicy wyników. No i na pewno liczymy na to, że tak się to wszystko dobrze potoczy do końca. Choroś, Szabat. Przed tym spotkaniem byliśmy tylko jeden punkt przed Drwęcą, Nowym Miastem Lubawskim. Zobaczymy, czy dzisiaj tę przewagę uda się powiększyć, ale teraz groźna strata naszych zawodników. W tym kluczowym momencie spotkania wychodzą trójką zawodników graczy Drwęcy. Uderzenie na pole karne, na szczęście, na nasze szczęście, obok słupka poleciała ta piłka, ale to była naprawdę groźna kontra. Już tam trzech, czterech zawodników Drwęcy pędziło na nasze pole karne. Brakowało obrońców, którzy w tej akcji zostali gdzieś tam wyżej wysunięci. No i prawą stroną poszła groźna akcja. Na nasze szczęście zawodnik Drwęcy nie zdecydował się na dogranie do kolegów ze swojej drużyny, ponieważ inni zawodnicy Drwęcy byli tutaj właśnie w polu karnym Janka Balewajdera, czekali na podanie. Nie zdecydował się na nie zawodnik Drwęcy i od własnej bramki znowu Janek Balewajder. Długie wybicie, Bochenek. Jest tam faul Mateusza Małka. No, trzeba powiedzieć, że mało przewinień w wykonaniu zawodników Polonii. A raczej sędzia częściej odgwizdywał przewinienia na naszą korzyść. To nasi zawodnicy musieli być powstrzymywani faulem. Natomiast teraz Mateusz w tej końcowej fazie tego meczu teraz znowu walczy o piłkę. Świetnie wywalczył Małek na prawej stronie. Rusza na zawodnik z numerem 16, Mateusz Małek. Małek dalej obraca się z piłką, dośrodkowanie faul karne, ale piłka spada pod nogi Krystiana Pieczary. Jesteśmy przed 16 metrem. Pieczara do lewej strony.
Sałczek Wojtyga, Wojtyga na pole karne, jest tam Pieczara, ależ sytuacja, Krystian Pieczara, coś nieprawdopodobnego, gracze drwęcy, jakieś nieporozumienie w polu karnym, brakowało milimetrów do tego, aby Krystian mógł się cieszyć z klasycznego hat-tricka strzelonego w 45 minut. No naprawdę nie chcę tutaj za bardzo słodzić, ale naprawdę nasi skrzydłowi, zarówno Małek, jak i Sałczyk, wyglądają świetnie na tych bokach, na z przodu Krystiana po prostu piłka szuka, a to czasami jest najważniejsze i taki pierwszy krok do tego, żeby objąć prowadzenie, to jest właśnie posiadanie takiego napastnika z przodu, takiego pazernego na bramki, którego będzie szukała piłka. Ta ewidentnie właśnie szuka Krystiana i z tego wzięły się te dwie sytuacje, które Krystian skutecznie zamienił na bramki. Ale na pewno jak chcemy ten mecz wygrać zdecydowanie, to musimy takie sytuacje wykorzystywać. Na razie 2 do 0. Czekamy na sygnał do właściwego zakończenia już tej pierwszej połowy spotkania. Są tam protesty zawodników defensy, ale nie ma co dyskutować z sędzią. Decyzja jest taka, że z autu znowi Polonia. Bochenek. Wycofanie do Przemka Szabata. Teraz mieliśmy potwierdzenie od speakera. Jedna minuta doliczona do tego regulaminowego czasu gry, który już upłynął. Piłkę ma Janek Balawejder. Pewnie przez tą ostatnią minutę będziemy starali się piłkę rozgrywać tak, aby utrzymać korzystny dla nas rezultat. Teraz Drwęca starała się przejąć piłkę, ale brakuje gdzieś tam zawodników Drwęcy. Jeszcze mamy okazję. Pieczara do Małka. Małek, ależ starał się tam zmieścić piłkę między nogami bramkarza Drwęcy. Ale ta sztuka mu się nie udała i to właśnie gospodarze będą uznawiali grę od własnego pola karnego. Na piątym metrze ustawił piłkę Niźnik. Zobaczymy, czy to już będzie końcowy gwizdek spotkania. Końcowy gwizdek pierwszej połowy, oczywiście. Chciałbym, żeby to był końcowy gwizdek spotkania, ale jest koniec pierwszej połowy. Daniel, jutro Polonia rozegra drugi mecz w rundzie wiosennej z Drwęcą. W sobotę wygraliście ważne spotkanie z Rususem. Lepszego rozpoczęcia rundy wiosennej nie można było chyba oczekiwać. W jakiej atmosferze przygotowaliście się do meczu z Drwęcą? Czy humory podczas treningów dopisywały? Oczywiście dopisywały, jak to jest po wygranej, zawsze ta atmosfera jest automatycznie lepsza. Od razu po meczu odbyliśmy odnowę biologiczną, gdzie się zregenerowaliśmy i tak naprawdę od niedzielę mieliśmy wolną dla siebie, każdy miał czas, żeby spędzić go z rodziną. Od poniedziałku zaczęliśmy z przygotowania do meczu z Drwęcą, takim naszym standardowym mikrocyklem. Jak ocenisz najbliższego przeciwnika? W pierwszym meczu w tym sezonie z Drwęcą w Warszawie był remis 1-1. Ale po zimowych transferach w Drwęcy jest obecnie tylko 6 piłkarzy, którzy zagrali wówczas przy Konwiktorskiej. Tak, no, słyszałem, że tam gra u nich dużo młodych zawodników. Gra tam bodajże Mateusz Kaczmarek, który u nas był w rundzie jesiennej, oraz Janek Mater, który był u nas na testach. No tak jak powiedziałem, jest u nich dużo młodych zawodników, ale to nie znaczy, że mamy ich zlekceważyć. Wiadomo, że jedziemy tam wygrać ten mecz, jesteśmy w 100% na to nastawieni. Myślę, że jeżeli nie zlekceważymy właśnie Drwęcy i zagramy tak jak gramy zazwyczaj, z większą skutecznością, to nie powinniśmy mieć żadnych problemów. A co sądzisz o dotychczasowej postawie Drwęcy, zważywszy, że ma już za sobą dwa rozegrane spotkania na wiosnę, u siebie zremisowała z Wikielcem i przegrała na wyjeździe z Pelikanem?
Tak, no tak jak powiedziałem, mają młody zespół, mają zespół po... W zimę dużo ludzi odeszło, tak, mają zespół dopiero w budowie, więc im też trzeba czasu, aż ten zespół się tak skonsoliduje i zgra razem, więc poczekamy i może wtedy się jakoś rozwiną bardziej. Wiadomo, że jedziemy po zwycięstwo, o czym już mówiłeś. W czym upatrujesz szansy na komplet punktów? Według mnie po prostu powinniśmy zagrać tak, jak nam trener to każe i tak, jak sami jesteśmy na to nastawieni i nie powinniśmy mieć żadnych problemów. Życzymy powodzenia w takim razie w Kurzętniku i dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.
Właśnie rozpoczęła się druga połowa meczu Drwęcy przeciwko Polonii. Witamy Państwa ponownie. I pierwsza akcja Drwęcy już za nami. Uderzenie niezbyt groźne ponad bramką Janka Balewajdera. I nasz młody golkiper będzie rozpoczynał z 5 metra. Pierwsza połowa, tak jak już ci z Państwa, którzy byli przy transmisji, mieli okazję słyszeć, pod dyktando Polonii, raczej spokojna gra czarnych koszul. Kilka okazji, kilka również sytuacji utraty kontroli, które na szczęście nie przyniosły bramki dla naszych przeciwników. Teraz Krystian Pieczara, piłka w środku boiska, wywalczona piłka po wybiciu Balewajdera, rzucona przez Bartka Wiśniewskiego na skrzydło do Czarka Sałczka. Nadbiega Mariusz Marczak, a było blisko rzutu rożnego, ale jednak ze spokojem obrońca Drwęcy próbuje wyprowadzić tę piłkę i jest ostatecznie z tego aut dla warszawskiej Polonii na wysokości pola karnego. Bierze tam piłkę Grzesiek Wojdyga. Jest Krystian Pieczara, piękne zgranie do Czarka Sałczka, ten złapał piłkę przed linią? Nie, sędzia zasygnalizował, że będzie aut bramkowy, ale naprawdę bardzo ładna próba kombinacyjnego rozegrania Pieczary z Sałczkiem. A teraz od bramki będzie wznawiał Krystian Niżnik, bramkarz Drwęcy Nowe Miasto. Bardzo gęsto ustawieni gracze obu drużyn na środku boiska. Bramkarz Drwęcy daleko wybijał już te piłki w pierwszej połowie, teraz robi to samo, ale znowu zbiera to Polonia i od razu wybicie, próba kontry, Mariusz Marczak do Cezarego Sałczka, świetna wymiana w dwójce, próba zagrania Marczaka do Pieczary i strata Polonii, ale założony pressing, piłka w narożniku Drwęcy, obrońca chce ją wybić, ale blokuje go Pieczara i wybija wprost pod nogi Mariusza Marczaka, ten zagrywa w pole karne, nie ma nic z tego, ostatecznie wyczyszcza to obrońca Drwęcy. I teraz będziemy mieli aut dla gospodarzy. Generalnie podobnie jak w pierwszej połowie, jak tylko Drwęca wybija piłkę, to bardzo szybko ta trafia znów pod nogi polonistów, którzy próbują budować kolejne ataki. Polonia nie zadawala się tym dwubramkowym prowadzeniem, walczy o kolejne trafienia. I teraz znowu, to co powiedziałem przed chwilą, było wybicie Drwęcy, ale od razu druga piłka zebrana przez Polonię, a teraz Marcin Kluska stracił w środku boiska i sfaulował. Z rzutu wolnego Mateusz Kaczmarek. No i teraz ponowny faul Krystiana Pieczary, dosyć się tam zakotłowała sytuacja. I Mateusz Kaczmarek trochę sfrustrowany został faulowany od tyłu przez Pieczarę. Piłka na mniej więcej środku boiska. Jan Mater, również wychowany w warszawskiej Polonii w drużynie Drwęcy, będzie dośrodkowywał piłkę. W pole karne. Jest właśnie długie zagranie Matera na obręb pola karnego. Tam zbita piłka, ale wprost w ręce Janka Balewajdera. Nie było z tego zagrożenia. A golkiper Polonii uruchamia doskonałym, długim podaniem kontrę. Podał przez 3/4 boiska do Cezarego Sałczka, który jest już na skrzydle. Walczy z Mateuszem Kaczmarkiem, dośrodkowuje, ale nikogo tam nie było, aby zamknąć tę akcję. Ale naprawdę podanie Janka Balewajdera było fantastyczne w tej sytuacji. I znowu wybita piłka i już odzyskuje ją Polonia. Bartek Wiśniewski do Marczaka, który chyba był faulowany, ale sędzia to puścił. I kontra Drwęcy, którą przerwał arbiter, który został nastrzelony podaniem przez jednego z graczy gospodarzy. I teraz Grzesiek Wojdyga i znowu akcja Polonii. Na wysokości pola karnego Mariusz Marczak. Trochę to zwolniło. Mariusz Marczak zaczyna tu tańczyć z obrońcą, który ewidentnie boi się go zaatakować i chyba wie, co robi w tej sytuacji. Ale wycofana piłka. Daniel Choroś z Przemysławem Szabatem, który w pierwszej połowie bardzo dużo razy wprowadzał piłkę do środkowej strefy boiska. Teraz nadal Daniel Choroś do skrzydła, ale Grzesiek Wojdyga niecelnie zagrał i kończy się to autem. Piłka na połowie Drwęcy, która wznawia z autu. Długi wyrzut po linii, który kończy się nieprzecięty przez nikogo kolejnym autem, tym razem dla Polonii. Zupełnie nieudane wznowienie.
teraz piłka na połowie czarnych koszul. A na stadion w tej chwili dotarli kibice czarnych koszul. Liczymy, że za chwilę rozpoczną także dopingować, bo w pierwszej połowie bardzo głośna grupa fanów Drwęcy. Teraz Bartek Wiśniewski wrzucał, ale zostało to przecięte przez gospodarzy. I teraz duży błąd techniczny Jana Matera właśnie, co kończy się zagraniem przez niego piłki ręką i rzutem wolnym dla Polonii. W bardzo dobrym miejscu na dośrodkowanie dla Mariusza Marczaka, a może nawet i na strzał. Piłka w rogu, na wysokości rogu pola karnego. 28, może 30 metr od bramki. I w sporej liczbie Polonia stawia się w polu karnym. Właściwie wszyscy obrońcy warszawskiej Polonii plus Krystian Pieczara liczą na dobre dośrodkowanie Mariusza Marczaka. Nie ma muru właściwie, tylko Mateusz Kaczmarek stoi z drużynie Drwęcy, ale jest dośrodkowanie zablokowany. Trochę za krótko wrzucił Marczak i jest out dla Polonii. Marcin Bochenek bierze tą piłkę. Out na wysokości prawie pola karnego. Teraz już wrzucenie do Mariusza Marczaka, który w bocznej strefie boiska próbuje coś z tego wykreować. Dośrodkowanie, Cezary Sałczek i ależ uderzył tą piłkę. Marcin Kluska pomylił się o kilka centymetrów dosłownie. Mogło być już 3-0. Przez chwilę wydawało się, że sędzia waha się, czy nie pokazać tam rzutu karnego, bo zderzył się z obrońcą Cezary Sałczek, ale piłka spadła pod nogi Marcina Kluski, który z pierwszej piłki uderzył. Krystian Niżnik właściwie się nie ruszył, ale piłka ominęła słup bramki. I znów bramkarz Drwęcy z 5 metra. Długie wybicie. Tym razem odbiła się ta piłka. I mają drużyna Drwęcy. Bartek Wiśniewski, ależ ostry wślizg, ale sędzia wskazuje, że było to czyste zagranie. Bardzo ostro potraktował tam gracza Drwęcy, grający dzisiaj na defensywnym pomocniku Bartek. I znowu spokojnie dosyć odbiera piłkę Polonia. Grzegorz Wojdyga do Szabata. I próbujemy znowu wyprowadzić od tyłu. Przemysław Szabat dobrze sobie dzisiaj radzi w rozegraniu. Tym razem zdecydował się zagrać z pominięciem drugiej linii. Jednak piłka szybko wróciła, zgarnięta przez graczy Drwęcy, ale po kolejnym długim podaniu gospodarzy jest spalony i z rzutu wolnego rozpocznie Polonia. Janek Balawajder ustawia piłkę i gra blisko do Przemka Szabata. Ten nabija Krystiana Nóżnika i jest rzut z autu dla Polonii. Drwęca w drugiej połowie bardziej podchodzi, bardziej atakuje Polonię przy tych okresach, kiedy to właśnie czarne koszule mają piłkę. W pierwszej połowie zupełnie tego nie widzieliśmy. Wtedy Drwęca była zdecydowanie bardziej cofnięta, ale ten stan nie przyniósł dla nich skutku. A teraz już Mariusz Marczak, dośrodkowanie kolejny raz. Ależ niewiele zabrakło Pieczarzy, żeby doskoczyć do tego dośrodkowania. Bardzo niewiele czasu potrzebuje Polonia, żeby stworzyć sytuację. I teraz znowu przejął piłkę Marcin Bochenek, ale stracił ją jego kolega Mateusz Małek. I ostatecznie kończy się to rzutem wolnym, mniej więcej na połowie boiska dla Drwęcy. Było tam groźnie kilka razy, kilka strat z jednej i z drugiej strony, które mogły napędzić akcję. Ale teraz jest dobre zagranie Jana Matera do napastnika Drwęcy. Ten już w polu karnym zdołała się cofnąć Polonia i bardzo spokojnie odbiera ostatecznie Marcin Kluska, ale zapowiadała się ta akcja groźnie. Jednak napastnik niepotrzebnie zwolnił tą akcję. Teraz szansa na kontrę Polonii. Krystian Pieczara, Kluska, niedokładne podanie. I kolejna strata od kilku minut. Bardzo dużo niedokładności w grze obu drużyn i znowu jest rzut wolny dla Drwęcy na połowie boiska. Przy jakimś tam zderzeniu Marcina Kluski z właśnie z Janem Materem po raz kolejny. Rozpoczęła już Drwęca. Piłka na lewym skrzydle. Boczny obrońca próbował ją wprowadzić. Próba dośrodkowania. Wszystko znowu zablokowane.
przejął piłkę Szabat, ale znowu wybił do nikogo i znów Drwęca w obronie. I nieudane zgranie, znów odbiera piłkę Polonia. Grzegorz Wojdyga spokojnie wycofał do Bala Wejdera. Ten z pierwszej piłki postarał się wybić. Nie do końca mu to wyszło, ale ostatecznie spadła piłka spokojnie pod nogi Bartka Wiśniewskiego. Mimo, że ta zeszła tak mocno z nogi Janka Bala Wejdera. Teraz już drugi z bramkarzy tego meczu ma piłkę przy nodze i rozgrywają znowu długim podaniem Drwęca. Od dobrych kilku minut piłka właściwie nie osiada na murawę, ale zmienia się to teraz. Marcin Kluska wyprowadzają środkiem. Pieczara, Mariusz Marciak spalili tą akcję poloniści. Duża szkoda, Mariusz Marciak nie przypilnował linii, a znowu zapowiadała się niezła akcja. A tymczasem Drwęca będzie miała kolejny rzut wolny. Dosyć długo celebrują piłkarze rozegranie tego rzutu wolnego. Sędzia już pokazuje, że mogą grać, oni nadal nie wybijają tej piłki, bo to kolejny raz będzie na pewno długie zagranie gracza Drwęcy. Tak się też dzieje. W boczny sektor boiska wygrywa tam głowę spokojnie Wojdyga. Cezary Sałczek i Bartek Wiśniewski wszedł w tą piłkę bardzo mocno potraktowany przez Mateusza Kaczmarka. Będzie pierwsza żółta kartka w tym meczu dla pomocnika Drwęcy. To było naprawdę ostre wejście. Bartek Wiśniewski był pierwszy do tej piłki. Spóźniony zdecydowanie pomocnik Drwęcy dosyć mocno kopnął naszego piłkarza, który teraz nadal nie podnosi się z murawy. Już w pierwszej połowie była sytuacja, gdzie dostał kopnięty. Wszedł na boisko masażysta, pomaga Bartkowi, składza to zbite miejsce. Mamy nadzieję, że będzie mógł wrócić do gry dzisiejszy defensywny pomocnik Polonii, który od początku tego meczu jest jedną z wyróżniających się postaci. Bardzo dobrze sobie radzi na tej nietypowej dla siebie pozycji. Też pewnie dlatego, że ten mecz wyglądał zwłaszcza w pierwszej połowie w taki sposób, że Drwęca nie presowała na Polonię, więc wtedy zarówno Bartek, jak i Marcin Kluska mogli być takimi trochę cofniętymi rozgrywającymi, nie mieli aż tylu zadań defensywnych, bo po prostu Drwęca nie przeprowadzała tylu akcji. W drugiej połowie Drwęca gra dużo bardziej agresywnie. Już rozpoczęła się gra. Janek Bala Wejder, długie podanie. I tam zbita piłka przez graczy Drwęcy, którzy ją odzyskują. Piłka w bocznym sektorze Polonii, dosyć szybko skasowana ta akcja Drwęcy i jest szansa na kontrę. Krystian Pieczara czeka na kolegów, musi przez to zwalniać wokół niego czterech graczy Drwęcy, no i traci piłkę nieuchronnie Krystian Pieczara. W ostatnich minutach nie wychodzi Polonia aż tak zdecydowanie do kontrataków w tak dużych liczbach, jak to miało miejsce w pierwszej połowie. A myślę, że warto byłoby tu jeszcze spróbować skontrować gospodarzy, którzy coraz bardziej się odsłaniają. Można by w następnych minutach tutaj dobić to spotkanie. Teraz Szabat z Wiśniewskim na połowie boiska, Bartek Wiśniewski. Bardzo ładne podanie do Marcina Bochenka, który podłącza się prawym skrzydłem, ale został zatrzymany bez faulu. I znów Drwęca. Próba kontry. Teraz obie drużyny, ależ nieporozumienie. Strata Drwęcy. I teraz to jest naprawdę świetna szansa. Mariusz Marciak przed polem karnym. Mariusz Marciak do Marcina Kluski. Ależ nie było... Nie ma bramki ostatecznie, to była 100% sytuacja. Marcin Kluska dostał idealne podanie od Mariusza Marczaka. Skrócił kąt niżnik i zdołał wybronić strzał Marcina Kluski. Ale to było właśnie to, o czym mówiłem. Doskonała kontra. Mariusz Marczak najpierw ustawił się w taki sposób, że dwóch obrońców Drwęcy dało się nabrać na to, że będzie uderzał z linii pola karnego. Ten jeszcze wyłożył piłkę Marcinowi Kluszce, który naprawdę powinien był strzelić bramkę w tej sytuacji. A ostatecznie nie ma nawet rzutu rożnego. I znów z 5 metra wznawia bramkarz Drwęcy. Kolejny raz jest to długie wybicie. Będzie walka. Cezary Sałczek nie wygrał tej piłki, jednak jest Drwęca. Grzegorz Wojdyga dobrze zatrzymuje skrzydłowego gospodarzy. I kolejny aut. Tym razem na połowie Polonii Drwęca wrzuca piłkę.
udało się wygrać tam przebitkę gospodarzom. Będą chcieli po prostu dośrodkować w pole karne i zupełnie nieudana próba rozegrania. Kończy się znowu szansą na świetną kontrę dla Polonii. Mariusz Marczak przegrał pojedynek fizycznie ze środkowym pomocnikiem Drwęcy. Świetnie odebrał mu tą piłkę i ostatecznie został sfaulowany przez Marcina Kluskę. Niepotrzebny faul pomocnika czarnych koszul. Ale rzut wolny raczej w niegroźnym miejscu na połowie boiska przy linii bocznej. Chociaż gracze Drwęcy już i tak wędrują w pole karne i stamtąd też będą próbowali dośrodkowywać. To jest główny ich raczej pomysł na ofensywną grę w tej drugiej połowie. Znowu Jan Matysz. A my mamy pierwszą zmianę w drużynie Polonii. Schodzi z boiska Mateusz Małek. A za niego debiutujący ponownie w Polonii Sebastian Olczak. Który na pewno tutaj zostanie przesunięty. Trochę to wywoła roszad. Prawdopodobnie zmieni się z miejscami z Bartkiem Wiśniewskim. Tymczasem wrzucona piłka. Janek Balawejder z drobnymi problemami ostatecznie łapie to dośrodkowanie. I znowu próbował szybką kontrę uruchomić. Nie udało się to podanie. I Drwęca przy piłce. Teraz kapitan Drwęcy wrzuca do napastnika. Ten dobrze przytrzymał tą piłkę. Dobra wymiana. I tymczasem jest rzut karny. Tak jest. Niestety to jest rzut karny dla gospodarzy. Ależ to był bezsensowny faul. Niestety nie dostrzegłem, który z graczy faulował, ale wyglądało to następująco, że napastnik Drwęcy przyjął piłkę tyłem do bramki, właściwie pod linią pola karnego. To nie była w ogóle groźna pozycja. Ale jeden z polonistów zaatakował go od tyłu i niestety sfaulował. I sędzia nie miał wyboru, podyktował rzut karny. Jeszcze tam rozmawia Bochenek i Olczak z sędzią, ale no niestety sędzia miał tutaj rację, że podyktował ten rzut karny i Drwęca może zdobyć kontaktowego gola. Janek Balawejder ma szansę zostać bohaterem tego meczu, a dla Drwęcy będzie uderzał Krystian Nóżnik. Najbardziej doświadczony zawodnik zespołu. Nadal czekamy na wykonanie tej jedenastki. Sędzia gwiżdże. Rusza do piłki Nóżnik. Jest bramka. 1-2 prowadzi Polonia Warszawa. Zmienił totalnie Janka Balawejdera. Ten rzucił się w swój lewy róg. Strzał poszedł w prawy. No i właśnie. Przez dobre 50-60 minut Polonia miała totalną kontrolę nad tym meczem. I jeden prosty błąd sprawia, że znowu tutaj wynik jest na styku. Teraz Sebastian Olczak, tak jak mówiłem, zagrywa na defensywnym pomocniku. Krystian Pieczara. Nieudane przyjęcie i jest out dla Drwęcy. Bartek Wiśniewski przeszedł teraz na prawe skrzydło, czyli tam, gdzie jesteśmy przyzwyczajeni go oglądać. Być może to trochę rozrusza grę ofensywną czarnych koszul, która w drugiej połowie siadła. Marcin Kluska bardzo dobrze wygrywa walkę w powietrzu i Pieczara zastawił się i zagrał do Bartka Wiśniewskiego. Teraz ten do Mariusza Marczaka, który jest już na wysokości pola karnego na skrzydle. Mariusz Marczak wycofuje do Wiśni. Ten znowu do Marczaka. Bardzo dobra akcja. Są gracze czarnych koszul w polu karnym. Marczak nadal nie dośrodkowuje. Zagrywa do Marcina Kluski. Ten już w polu karnym się zastawia. Mariusz Marczak. Za dużo chcieli piłkarze Polonii. Chcieli wjechać z piłką do bramki. Można było to uderzać wcześniej. Ostatecznie zablokowana ta akcja. I traci piłkę Grzegorz Wojdyga na połowie boiska. Jest kontra Drwęcy. Szabat przegrał znowu w dziwny sposób pojedynek fizyczny z napastnikiem, dał się przepchnąć i ostatecznie wybija tę piłkę. Wybił tą piłkę Marcin Bochenek na aut, ale było znowu groźnie. Aut na wysokości pola karnego dla Drwęcy. Nie ma piłki, dosyć długo nie ma komu wrzucić tego autu.
ale znowu Drwęca w dużych liczbach w polu karnym Polonii. Jest długie wrzucenie z tego autu. No teraz reklamują tam piłkarze Drwęcy. Kolejny rzut karny. Na szczęście sędzia na to nie wskazał. Położył się tam piłkarz Drwęcy. Pokazywał, że był trzymany, ale nic z tego nie było. Ostatecznie ta piłka została wybita. I Grzegorz Wojdyga z autu do Daniela Chorosia. Polonia będzie próbowała trochę uspokoić tą grę w najbliższych minutach. Przemysław Szabat. Długie zagranie na Pieczarę. Ten musi walczyć z bardziej rosłym obrońcą i przegrywa taką walkę, ale drugą piłkę znów zbiera Polonia. Bartek Wiśniewski do Pieczary. Ten teraz przesunął się trochę na skrzydło. Zagrał do Bochenka, ten już pod końcową linią. Marcin Bochenek nie dał sobie odebrać piłki. Bochenek, piłka nie wyszła. Dziwna sytuacja. Wydawało mi się, że było już tam out. A tymczasem znowu Drwęsa odbiera. Próba kontry, ale jest tam osamotniony jeden zawodnik. Tylko gospodarzy i łatwo odbiera piłkę Daniel Chorosz. Marcin Kluska z Olczakiem. Kluska na własnej połowie. Zagrywa do tyłu, do Daniela Chorosia. Daniel Choroś do Marcina Bochenka. Ładny przerzut, ale Bochenek znowu odgrywa do tyłu tę piłkę. Już dłuższą chwilę poloniści rozgrywają na własnej połowie i Drwęca coraz bardziej podchodzi. Ale jednak spokojnie, wychodzimy spod tego pressingu. Teraz Daniel Choroś do Grzegorza Wojdygi. Kapitan Polonii po linii do Sałczka. Ten przepuszcza piłkę. I ślizgiem musiał się ratować obrońca, który był dużo wolniejszy w tej sytuacji od Sałczka, ale dobrze to naprawił właśnie atakiem ślizgiem. Teraz Mariusz Marczak, Marcin Kluska przed polem karnym. Znowu szukają miejsca do dośrodkowania poloniści. Grzegorz Wojdyga pod linią boczną. I znów nie udało mu się ograć obrońcy, który wybił piłkę na aut. Kiedy Polonia przyspiesza, kiedy próbuje wymieniać 2-3 podania po ziemi, szybko, sklepki, wtedy najlepsze sytuacje się tworzą w tym spotkaniu. Teraz Krystian Pieczara po tym aucie ma piłkę na wysokości pola karnego na skrzydle, dośrodkowuje, atakuje tą piłkę Marczak, ale obrońca był szybszy. Marcin Kluska do tyłu, do Sebastiana Olczaka. I Grzegorz Wojdyga znowu, ależ ładnie obiegł obrońcę, świetnie to zrobił na skrzydle Grzegorz Wojdyga, ale zupełnie nieudane dośrodkowanie. Bardzo lekkie wprost w ręce bramkarza, który bardzo szybko wybija tę piłkę. Ale to nie było dobre podanie, prosto na głowę Szabata. Bardzo długo leciała ta piłka. Po wybiciu Szabata znowu odzyskała Drwęca, a teraz znowu Polonia. I znowu właśnie Szabat przy piłce. Znowu chwila spokoju. Janek Balawejder z Szabatem. Nie ma za bardzo komu grać. Przemysław Szabat musi po raz drugi odgrywać do Balawejdera. Ten teraz przez drugą stronę, przez drugiego środkowego obrońcę Daniela Chorosia, który zagrywa długą piłkę na poskrzydle. Bardzo ładnie do Cezarego Sałczka. Jest out dla Polonii. Zablokował to obrońca. Walczył out Cezary Sałczek. Grzesiek Wojdyga wrzuca do Marczaka. Ten jest teraz faulowany i to jest rzut wolny w bocznej strefie boiska, na wysokości pola karnego. Chyba Marcin Kluska będzie miał ochotę na dośrodkowanie z tej pozycji, bo Mariusz Marczak odchodzi i piłkę bierze właśnie Kluska. W pole karne wędruje już Przemysław Szabat. Jest także Daniel Choroś, jest Wojdyga, jest Bartek Wiśniewski. Także opcji jest sporo do dośrodkowania. A oprócz tego przed polem karnym ustawił się Mariusz Marczak. Chyba to będzie proste dośrodkowanie. Marcin Kluska. Szukają sobie pozycji w polu karnym poloniści. Kluska jeszcze poprawia piłkę. Kazał mu ją cofnąć arbiter. Marcin Kluska. Kotuje się w polu karnym, a Kluska dośrodkowuje w światło bramki, ale wyłapał to Niżnik. To nie było wystarczająco mocne, żeby mogło go zaskoczyć. I leciało w sam środek bramki. Teraz znowu po wybiciu bramkarza Drwęcy przejmuje Polonia. Sebastian Olczak po linii. Faulowany był Wojdyga, który dosłownie wskoczył na niego defensywny pomocnik Drwęcy, który teraz zwija się z bólu. Trochę odwinął się Grzegorz Wojdyga w tej sytuacji. No nic dziwnego, został tam złapany przez niego.
i ostatecznie to faulujący najbardziej ucierpiał w tej sytuacji. Z rzutu wolnego będzie rozpoczynać Polonia na połowie boiska. Daniel Choroś. Jeszcze czekamy na rozpoczęcie, bo będzie zmiana w zespole defensji. Na boisko wszedł Piceluk, a zszedł Arkowicz. A rozpoczęła Polonia podaniem do tyłu do Janka Balawajdera, który chwilę przytrzymał tę piłkę, teraz ją wybił na napastnika, na Pieczarek, który znów przegrywa z obrońcą drwiący głowę. Ale próba zagrania na uwolnienie kończy się znów przejęciem piłki przez polonijną defensywę, która wybiła piłkę i znów jest out dla drwęcy. Mniej więcej na połowie boiska, wrzucenie jak zwykle po linii. Drwęca zawsze wykonuje outy w ten sposób. I wycofana piłka przez gospodarzy do swojej linii obrony. Teraz piłka na skrzydło, niecelne podanie i jest out dla Polonii. I będziemy mieli drugą zmianę w drużynie Polonii, którą sędzia chyba jeszcze wstrzymuje. Nie, sędzia nakazuje tą zmianę teraz, a z boiska schodzi Mariusz Marczak. Jeszcze nie mogę dostrzec, kto go zastąpi. Z numerem 7 Mariusz Marczak, a jego miejsce zajmie grający z numerem 26 Maciej Wilanowski. To jest Maciej Wilanowski, wchodzi za Mariusza Marczaka. To jest jego pierwszy występ po dołączeniu do Polonii. Zobaczymy, z jakiej strony pokaże się młody zawodnik czarnych koszul. Krystian Pieczara teraz walczył out bliżej połowy boiska. Znowu wrzucać będzie Wojdyga, pokazał się do gry Marcin Kluska. Ależ agresywnie gra drwęca, naprawdę po tej pierwszej połowie nie spodziewałem się tutaj takiej zmiany oblicza gry gospodarzy. Długie podanie przecięte przez Daniela Chorosia i znowu Grzegorz Wojdyga. Sałczek ma piłkę na skrzydle, ale momentalnie dopada do niego dwóch graczy drwęcy. Pieczara teraz faulowany. Trochę ratował się tym faulem, szukał go Krystian Pieczara, bo tak jak mówię, drwęca bardzo mocno atakuje zdecydowanie od razu dwóch zawodników do piłkarza, który ma akurat piłkę i to wywołuje błędy w grze czarnych koszul. W drugiej połowie bardzo mało składnej gry Polonii, to, czego nie można było powiedzieć w pierwszej połowie. I teraz jest znowu aut dla drwęcy na ich własnej połowie. Rzucać będzie lewy obrońca i tak jak mówiłem wcześniej, po linii piłka, walka bardzo twarda o głowę, którą tym razem wygrywają poloniści. Krystian Pieczara zastawia się przez trzech zawodników, zastawił się, odwrócił się i teraz jest szansa do Cezarego Sałczka. Ten już jest na wysokości pola karnego, schodzi do środka Czarek Sałczek. Wycofanie do Olczaka, który próbuje strzału. Nieudane, bardzo nieudane uderzenie. No szkoda, bo z tej akcji można było zrobić dużo więcej. Świetnie się pokazał Krystian Pieczara, który przyjął piłkę tyłem do bramki, został zaatakowany przez dwóch, a potem jeszcze przez kolejnego piłkarza drwęcy, a zdołał się mimo tego odwrócić. I przez moment Polonia była nawet w przewadze w tej kontrze. Szkoda, że zakończyło się to tylko niecelnym strzałem z dystansu. I znów Niżnik od bramki. Kolejne długie wybicie. Nieźle, naprawdę, naprawdę nieźle wybija te piłki młodzieżowiec na bramce drwęcy. Teraz ładna próba rozegrania w środku i Maciej Wilanowski do Wiśniewskiego. Idzie mu na obieg Bartek Wiśniewski. Wilanowski, piłka w bocznej strefie boiska. Maciej Wilanowski. Na spalonym był Wiśniewski. Bardzo szkoda, bo znowu bardzo ładna wymiana Wilanowskiego właśnie z Wiśniewskim, ale przy tym ostatnim podaniu Bartek był na spalonym. I znowu to bramkarz wybija ten rzut wolny. Drwęca coraz bardziej się odsłania i coraz bardziej myśli tutaj o wyrównaniu stanu meczu. Kolejne długie podanie. Daniel Chorosz faulował znowu, podobnie jak w pierwszej połowie.
wsparł się na piłkarzu Drwęcy przy tym wyskoku do główki i sędzia niestety to gwizdnął, a to jest 30 metr od bramki, może 33. Za to piłka na wprost boiska. Raczej nie jest to pozycja do strzału, raczej trochę za daleko. Ustawiają się piłkarze Polonii na linii pola karnego, pokrzykują teraz na siebie. Wiedzą, że mają tą świadomość, że grają w drugiej połowie gorzej niż w pierwszej i że muszą to szybko poprawić, zanim Drwęca tutaj zrobi coś jeszcze groźniejszego niż dotąd. Jan Mater przy piłce. Będzie dośrodkowanie, to jest za daleko na strzał. Miękka wrzutka w pole karne. Ach, było groźnie, bo dotrafiła piłka na głowę piłkarza Drwęcy. Ostatecznie niecelne było to zgranie i wypadło poza boisko, ale dośrodkowanie było naprawdę dobre. A będzie miał okazję wznawiać tu piątki Jan Balawajder. 63 minuty. Było wybicie Jana Balawajdera na połowę przeciwnika, gdzie znowu Krystian Pieczara przyjął piłkę tyłem do bramki i został sfaulowany od razu po tym. To jest na wysokości koła środkowego. Piłkę będzie wznawiał Bartek Wiśniewski. Sędzia to cofnął. Pokazał, że gramy na gwizdek. Bartek chciał zacząć bardzo szybko, miękkim dośrodkowaniem, ale będzie musiał to zrobić jeszcze raz. Bo sędzia jeszcze przekazywał jakieś tam instrukcje piłkarzom, żeby się nie przepychali w polu karnym. Jest ten rzut wolny. Bartek Wiśniewski, tym razem sędzia dał gwizdek. Wiśniewski, podobna wrzutka jak wtedy. Szabat! Ależ centymetrów zabrakło do trzeciej bramki. Wyszedł fantastycznie Przemek Szabat do tej piłki. I jego strzał naprawdę był... Jego strzał głową był bardzo bliski powodzenia. Bramkarz nie miałby nic, nie miałby tam nic do zrobienia. Ale znów ten strzał był niecelny. Świetne było rozegranie tego rzutu wolnego. Szkoda, że nie wypaliło. Mamy trzecią zmianę w Polonii. Z boiska schodzi Krystian Pieczara, zmieniany przez Tomasza Hałasa. Trener Krzysztof Chrobak liczy tutaj na głód bramek Hałasa, który na pewno chciałby odpowiedzieć Pieczarze na te jego dwie bramki i pokazać, że to jednak on powinien grać w pierwszym składzie czarnych koszul. Dostaje na to sporo czasu. Piłka po linii, teraz znowu Daniel Choros wygrywa główkę, zgrywa do Wojdygi. Ten nabija atakującego piłkarza Drwęcy i jest out dla Polonii. Bardzo szarpana gra w drugiej połowie. Poziom widowiska mocno spadł. Na pewno poziom gry Polonii. Teraz piłka po linii. Maciej Wilanowski. Przeszła ta piłka. Ten rozpędza się, wpada w pole karne, ale przegrał fizycznie z dużo silniejszym obrońcą Drwęcy i dał sobie odebrać piłkę. Ale teraz znów Polonia chce rozpocząć kontrę i teraz Tomasz Hałas, podobnie jak wcześniej Pieczara, zastawił się i był faulowany. Wywalczył rzut wolny, który będzie wykonywał Marcin Kluska. Nie ma już na boisku Marczaka, nie ma Pieczary. Teraz inni muszą wziąć odpowiedzialność za grę ofensywną. Marcin Kluska wrzuca w pole karne, ale zawiesina, zupełnie nieudane dośrodkowanie prosto w ręce bramkarza, który od razu chciał rozpocząć kontrę, ale nieudane było jego zagranie. Nie trafił w boisko bramkarz Drwęcy. Teraz wyjaśniają coś tam sobie, jakieś instrukcje z ławki otrzymuje Marcin Kluska. A z autu wznawia Polonia. Aut na połowie boiska. I Marcin Bochenek rzuca go do przodu, za obrońców, do Wilanowskiego. No ale to było nieudane wrzucenie i piłka opuściła znów boisko i tym razem Drwęca będzie grała z autu. Rzut
rzucał, tu wygrana głowa przez Bochenka, piłka do przodu. I taka przebijanka zakończyła się pod nogami Cezarego Sałczka, który został w ostatniej chwili pozbawiony piłki tuż przed polem karnym. Teraz Marcin Kruska świetnie ograł dwóch zawodników, ale ostatecznie na trzecim piłkę stracił. Za długo trzymał piłkę, ale teraz znów szybko odzyskuje Polonia i jest Wilanowski. Piłka w środek pola karnego. Marcin Kluska już jest w polu karnym. Kluska odwraca się. Kluska broni to Niżnik. To powinna być bramka. Marcin Kluska bardzo długo zwlekał ze strzałem i ostatecznie uderzył w bramkarza. Ostatecznie dramatycznie wybili tą piłkę obrońcy Drwęcy w aut. Jeden z nich ucierpiał. Leży teraz na murawie. Nie widzę, który to z zawodników, ale to jeden z defensorów Drwęcy. Przeciwną kartką karną został kapitan rumuńskiego zespołu, Grzegorz Dobrzewski. A w międzyczasie żółtą kartkę dostał kapitan Drwęcy, Dobrzewski, strzelec bramki wyrównującej. Przepraszam, oczywiście kontaktowej. Nadal jeszcze nie została wznowiona gra. Teraz będzie aut dla Polonii, po którym Tomasz Hałas oddaje piłkę przeciwnikowi w geście fair play. Teraz zaczęli dopingować się poloniści. To na pewno będzie potrzebne piłkarzom w tych końcowych fragmentach meczu. Daniel Choroś, długie wybicie znowu. I piłkarze obu drużyn wybijają piłkę spod jednego pola karnego pod drugie i ta wraca jak bumerang z jednej strony na drugą. I teraz Drwęca próbowała spokojnie to rozegrać. Bramkarz chciał dograć piłkę do bocznego obrońcy, jednak wyrzucił ją poza pole karne i dzięki temu Polonia ma aut na wysokości pola karnego. Wojdyga z Wilanowskim. Chcieli dośrodkować, bo też nie bardzo jest do kogo w polu karnym, jest tylko Tomasz Hałas. Wilanowski szuka sobie miejsca Wojdyga, ale zagrał piłkę Wilanowski do Kluski. Próba zagrania z pierwszej piłki z Tomaszem Hałasem, ale już nie dostał podania zwrotnego Kluska. Został przepchnięty przez obrońcę i ostatecznie piłka w rękach Niżnika, który zawsze jak tylko ją łapie od razu próbuje uruchomić kontrę. I po raz kolejny nie przyniosło to żadnego skutku. Spokojnie Przemysław Szabat przejął piłkę. Zagrał głową do Balawajdera, który teraz gra na czas. Opóźniał to złapanie piłki. Ale szybko wypatrzył Grzegorza Wojdygę i oddał mu piłkę, żeby Polonia mogła zbudować jakąś akcję. Ale Grzegorz Wojdyga znowu długą piłką do Tomasza Hałasa. Teraz Wilanowski. Hałas. Dobrze przytrzymuje piłkę. Hałas. No Hałas, teraz dziwna sytuacja. Miał piłkę Hałas, zastawiał się, dryblował pomiędzy zawodnikami i jednego z nich uderzył w twarz. Wydaje mi się, że niezamierzenie, bo byłoby to kompletnie bez sensu, ale chyba nie zrobił mu nic poważnego. Nie było to raczej uderzenie łokciem, tylko jakieś muśnięcie dłonią. Ale mimo wszystko sędzia niestety przerwał grę i z autu znowu Drwęca. Znowu, mimo że to jest rzut wolny na własnej połowie, to Drwęca próbuje przetransportować piłkę jak najszybciej pod pole karne Polonii. Teraz Domżalski, znowu wybijanka i Marcin Bochenek. Polonia też daje się wciągnąć w takie granie i od dłuższego czasu już też prezentuje właśnie głównie wybijanie piłki, bardzo mało składnej gry po ziemi. W tej chwili mamy aut dla Polonii, który Bochenek wyrzuca do tyłu, do Janka Balawajdera. Ten przyjmuje, rozgląda się i wybija długą piłkę. Bardzo daleką, do której nikt nie doskoczył. A ostatecznie faulował Tomasz Hałas rywala i obejrzał żółtą kartkę Hawi. No. Rozmawia jeszcze z sędzią napastnik czarnych koszul, który ledwie parę minut temu
pojawił się na boisku i póki co zaprezentował tylko dwa faule, z czego za drugi dostał żółtą kartkę. Teraz jest rzut wolny dla Drwęcy na połowie boiska i ten rzut wolny wybija właśnie Niżnik, bramkarz. Bramkarz gospodarzy. Wszyscy właściwie zawodnicy pod polem karnym Polonii. Ale piłka zgarnięta przez Szabata, który wygrywa głowę, a teraz Hałas z kolei był faulowany. Bardzo sprytnie napastnik Polonii wywalczył rzut wolny. I jest moment na oddech dla defensywy Polonii. Daniel Choroś ustawia piłkę, żeby rozpocząć grę. Daniel Choroś, znowu to będzie długie zagranie. I to jest nieudane podanie, które znowu kończy się na aucie. Próbował w boczną strefę zagrać do Cezarego Sałczka, ale zagrał za mocno. Nikt z zawodników nie zdążył dogonić tej piłki przed autem, który już wznowiła Drwęca i znowu bramkarz Drwęcy. Teraz to on próbował bardzo długim podaniem i również nie trafił w boisko. Również teraz jest aut dla Polonii. Naprawdę bardzo słabo wygląda to spotkanie w drugiej połowie. Bardzo mało kulturalnej gry. Grzegorz Wojdyga z autu. Wojdyga. Hałas musi się cofać, musi walczyć o piłki wyrzucone z autu. Choroś teraz blokuje i jest znowu aut. Gra w ogóle się nie przeniosła spod tej linii bocznej. Daniel Choroś wygrywa głowę. Reklamują tam faul piłkarzy Drwęcy. Sędzia tego nie gwiżdże. I nieudane podanie. Bartek Wiśniewski przejął piłkę, ale wybił ją na oślep. Szkoda, bo mogła być z tego kontra. Znów piłka u bramkarza Drwęcy, który wychodzi już na 20-30 metr i wybija ją bardzo daleko na walkę. To jest takie słowo, które opisuje tą drugą połowę idealnie. Ale teraz wreszcie jedno dobre podanie Bartka Wiśniewskiego do Cezarego Sałczka, który po skrzydle ma szansę skontrować. Cezary Sałczek już jest bardzo blisko bramki. Sałczek! Nie ma bramki, piłka jeszcze się kotuje. Ależ tam było blisko. Ostatecznie został wypchnięty Maciej Wilanowski z piłką, która w pewnym momencie została już wybita przez bramkarza niemalże z linii. Ale ta szybko wraca, ponieważ Polonia nadal jest w jej posiadaniu na wysokości pola karnego. Z tym, że pod samą linią boczną. Kluska wywalczył tylko aut. No naprawdę, to mogła być bramka chwilę wcześniej, ale nadal Polonia przy piłce. Wojdyga będzie wrzucał ten aut. Sędzia go wstrzymuje. Jakieś tam chce coś przekazać zawodnikom Cezaremu Sałczkowi, jednemu z graczy Drwęcy, którzy tam przepychali się, czy mieli sobie coś do powiedzenia. Teraz sędzia chce to od razu wyjaśnić. Nie będzie tu żadnych kartek, ale jest krótka reprymenda od arbitra dla dwóch zawodników. A Grzegorz Wojdyga już będzie mógł wznowić grę z autu. Do Kluski, ależ nieudane podanie. Mimo wszystko zostanie w posiadaniu Polonia. Jednak nie. Gracz Drwęcy odebrał tą piłkę. Został mocno, ostro potraktowany przez Sebastiana Olczaka, który obejrzy żółtą kartkę. No teraz mają sporo do powiedzenia piłkarze obu drużyn sędziemu, w tym Sebastian Olczak, który pokazuje, że to był jego pierwszy faul w tym meczu. No i faktycznie tak było, ale niestety nie ma co tu dyskutować, bo to był faul na żółtą kartkę. I znów bramkarz Drwęcy. Będzie rozpoczynał z rzutu wolnego. Znowu cała drużyna Drwęcy idzie ławą właściwie pod pole karne Polonii i długa piłka, ależ on się dzisiaj nakopał, ten bramkarz. Nie wiem, czy on nie miał najwięcej kontaktów z piłką, jeśli chodzi o zespół Drwęcy, ale odebrał to Wilanowski i wybicie, aj, duża szkoda, bo teraz już jest totalnie odsłonięta Drwęca, a to podanie było niecelne i nie będzie z tego kontry. Domżalski. Chciał bardzo szybko wznowić z autu, ale sędzia go wstrzymał, bo kolejną zmianę robi Polonia. Opuszcza boisko Cezary Sałczek, który zaliczył dzisiaj niezłe spotkanie. Nie aż tak dobre jak tydzień temu.
ale również w pierwszej połowie zwłaszcza pokazał się z bardzo dobrej strony skrzydłowy Polonii. A na jego miejsce na boisku Patryk Zych. Tymczasem jest rzut z autu. Znowu to będzie wrzucenie w pole karne. Bardzo mocno rzuca piłkę gracz Drwęcy i co? I przez chwilę wydawało się, że to może być rzut karny, ponieważ tam padli na murawę dwaj zawodnicy z bardzo głośnym krzykiem, ale sędzia wskazuje na rzut wolny w drugą stronę. Na szczęście to jest faul gracza ofensywnego. A ucierpiał w tym starciu bodajże Daniel Choroś, który nadal nie... Tak, to jest Daniel Choroś, teraz podnosi się z murawy. Jednak wszystko będzie w porządku, na szczęście z obrońcą czarnych koszul, który został tam sfaulowany. Balawejder będzie wznawiał ten rzut wolny. Ostatnie momenty meczu Balawejder. Długa piłka. Hałas. No, prosty faul lekko podepchnął walczącego z nim w powietrzu obrońcę i sędzia to gwiżdże. Niżnik. Znowu cała drużyna Drwęcy na połowie, prawie że pod polem karnym Polonii, a bramkarz będzie tą piłkę ekspediował jak najdalej. Tak się też dzieje, tą głowę trzeba wygrać, bo ta piłka leci aż w pole karne. Czym to się kończy? Patryk Zych wybija piłkę na szczęście. Wybił ją na aut, ale bardzo daleko od pola karnego, prawie że na połowie boiska. Dobrze z tego wybrnął młody gracz czarnych koszul. Teraz Domżalski, znowu z autu i znowu wygrywają poloniści tą głowę. Kluska, ależ tam było groźnie i ostatecznie bardzo, bardzo złe dośrodkowanie gracza Drwęcy. Wiśniewski wybija, ale nikt do tego nie dotrze. Teraz jest szansa stuprocentowa, to jest Maciej Wilanowski. W nieporozumieniu, właśnie tak jak mówiłem, Drwęca jest odsłonięta, ale ta akcja zwolniła, jest już więcej graczy Polonii. Wilanowski w polu karnym, Maciej Wilanowski z Bartkiem Wiśniewskim. No i nawet nie kończy się strzałem ta akcja. Zupełnie zwolnili, wycofali piłkę poloniści, a w pewnym momencie tam było 2-2 i bramkarz był wysunięty, ale teraz znowu kontra, to jest Drwęcy, ale na szczęście przejmuje to Marcin Kluska i sam ma ochotę, przepraszam, to jest Marcin Bochenek, ma sam ochotę wyprowadzić kontrę drużyny Polonii i bardzo dobrze to zrobił i został sfaulowany blisko bramki, blisko pola karnego Drwęcy. Dobrze Bochenek, to jest bardzo, bardzo mądre zachowanie prawego obrońcy. Duże doświadczenie w tej sytuacji wykazał Marcin. Dał się sfaulować i sporo czasu pewnie zajmie Polonii celebracja tego rzutu wolnego. Będzie wykonywał to Bartek Wiśniewski, ale zdecydowanie się z tym nie śpieszy. Dopiero idzie po piłkę. Bartek Wiśniewski, spora przerwa w grze. To jest już doliczony czas gry i Bartek Wiśniewski. Piłka tuż pod linią boczną. Sędzia daje gwizdek na rozpoczęcie. Wiśniewski wrzuca na Tomasza Hałasa, który wygrywa głowę w polu karnym. Maciej Wilanowski świetnie utrzymała się przy piłce Polonia i Tomasz Hałas zastawia się w narożniku boiska. Chce skraść jak najwięcej sekund. Bardzo umiejętnie to robią piłkarze Polonii. I skończyło się to autem, który nabił Maciej Wilanowski. A nawet rzutem rożnym. To z rzutu rożnego będzie wznawiała Polonia, czyli tym bardziej świetna okazja, żeby się jeszcze tą piłkę tam utrzymać. Maciej Wilanowski, jednak on wpada w pole karne. Wilanowski próbował uderzenia z zerowego kąta. Piłka wpada ostatecznie na poprzeczkę i nie ma bramki. Uderzał Zych. A piłka nadal w posiadaniu Polonii, nadal wokół pola karnego grają czarne koszule. Hałas wywalczył rzut z autu, a sędzia daje ostateczny gwizdek. To jest koniec meczu, Polonia wywozi 3 punkty z Kurzętnika. Dziękujemy Państwu bardzo za śledzenie naszej relacji, niestety tylko głosowej tym razem. W każdym razie w pierwszej połowie celem podsumowania Polonia bardzo dobrze wyglądała, totalnie dominowała nad rywalem, w drugiej dużo mniej.